Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam, jak grubo złamałem 19 minut na 5 km. No hello, hello. Jak widzicie, to jest mega fajne. Jest godzina, nie wiem, tam koło 9 rano i ja już w tym momencie jestem w stanie uruchomić wszystkie światła, wszystko w tym studio, żeby móc dla Was mówić, co się dzisiaj wydarzy. A wydarzy się wiele, ponieważ o godzinie 14 będzie bieg w Rykach na 5 km. Bieg, do którego przygotowuję się naprawdę długo i te takie najmocniejsze jednostki, które wykonałem, wrzucę Wam teraz pewnie tu, może tu, pokazały mi, że jestem gotowy, żeby biegać te 3,48 na kilometr, 19 minut, będzie adrenalina. Ja sobie zrobiłem spokojny tydzień taperingu, także odpocząłem, bardzo dobrze jadłem, wyspałem się, jestem w formie, teraz trzeba tylko i wyłącznie potwierdzić. Zatem przenieśmy się już do garażu. Pomyślałem, że pokażę Wam moją jaskinię. Jesteśmy tuż przed startem. Zostały tylko 2 godziny. Niby dylematu nie ma, ale coś trzeba wybrać. City Trail już 26. A dziś waporki. Ewidentnie waporki. Oh. Jedziemy na Ryki. Jedziemy na Ryki. Okej, okay, ja już spakowany, mamy 2 godziny do zawodów, zrobiłem sobie kawkę, maratonik od Treka, swoją drogą polecam, bo mega fajnie działa na takie długie wybiegania, albo właśnie taką regenerację po biegu, co ja dzisiaj wykorzystam. Mam też owoce, jakieś orzechy, bo jest godzina 12, więc ja normalnie o tej godzinie jem swoje drugie śniadanie. Nic ciężkiego, nie chciałem jeść obiadu, ma być lekko, przyjemnie i musicie mi wybaczyć, że nie nagram żadnego materiału z biegu. Myślę, że w Adamowie i w Świdniku to się poprawi i będę w stanie już nagrywać podczas biegu, nie wiem, czy będzie GoPro na czapce, czy będzie GoPro w kieszeni, będę wyjmował na kluczowe momenty. Muszę się tego nauczyć, ten bieg jest dla mnie zbyt ważny, zbyt dużo pod to trenowałem i jestem zbyt zestresowany, żeby po prostu mieć jeszcze dodatkowy jakiś bodziec, jakieś dodatkowe obciążenie. Nie wiem, po prostu się zbyt boję tego biegu. Jestem sfokusowany na jeden prosty cel, więc nie chcę brać GoPro ze sobą. Mam nadzieję, że ekipa, która ze mną jedzie, będzie w stanie coś nagrać. Jeżeli nic nie nagra, no to najwyżej będą zdjęcia. Niestety moja żona też nie może pojechać, bo młody poszedł na swoją drzemkę, więc w tym okresie, no taka godzina, o 14 raczej się nie biega. No ale co zrobić? Bez przedłużania ruszamy w trasę i do zobaczenia albo po biegu, albo może jeszcze coś nagram przed. Jedziemy! Ja właśnie po biegu. Słuchajcie, co tam się wydarzyło? Rozniosłem ten bieg, no. No co dużo, to, co tu dużo mówić, rozniosłem ten bieg. Powiem Wam, wynik na mecie to 18:36, 3:42 na kilometr. Ja nie spodziewałem się, że mogę tak biegać. Po prostu
w tym wieku, no za to właśnie kocham bieganie, tak? To jest właśnie to, po co to robię. To jest ten moment, kiedy sprawdzamy, że coś jest możliwe albo coś nie jest możliwe, jakie są granice ludzkiego organizmu. Ja to po prostu uwielbiam, uwielbiam to. I jestem teraz na świeżo, sorry za w ogóle takie emocje i tak dalej. No niestety nic się nie udało na dworze nagrać. Pokażę wam jeszcze może statystykę z biegu, z zegarka. Mamy tak, 5,2 km, 18,36, 3,42. Wejdźmy w wszystkie statystyki okrążenia. Zobaczcie okrążenia. Póki co jestem, no jestem w szoku, nie? Nie wiem jak to jest możliwe, po prostu wow i do zobaczenia w studio. Insygnia władzy. Ja jestem już dzień później, wczoraj walnąłem dwa piwka, chyba od nie wiem kiedy, i to alkoholowe piwka. Były mojej mamy urodziny, było co świętować zarówno u mnie, jak i u mojej mamy, więc tak się jakoś złożyło, że to wszystko się fajnie połączyło. Powiem wam, że jeszcze jestem w kosmosie. Wstałem rano i zdałem sobie sprawę, że to nie był sen. Także fajnie, fajnie. I powiem wam szczerze, że żałuję strasznie, że nie wziąłem GoPro. Żałuję strasznie, że nie byłem w stanie wyciągnąć kamery i wbiec w ten piąty kilometr, bo to nie było tak, że na piątym kilometrze umierałem tak, że po prostu zaraz się przewrócę, tylko nawet pomyślałem o tym, że kurczę, gdybym teraz w kieszeni miał GoPro, wyjąłbym i pokazałbym ten licznik, który zobaczyłem, jak przebiegam. Nie popełnię tego błędu znowu, zawsze będę miał go w kieszeni, najwyżej go nie wyjmę, więc w Adamowie i w Świdniku spodziewajcie się już relacji bezpośrednio z biegu. Wracając do biegu, bieg był cholernie ciężki. Żeby naprawdę konkurencja była bardzo, bardzo mocna. Żeby być w mojej kategorii M30 na podium, trzeba było pobiec 16.04. Tak, ludzie, którzy normalnie zajmują u nas pierwsze, drugie miejsca w okolicy, teraz byli, mam na myśli Open, teraz byli trzeci, szóści w kategoriach swoich. Także naprawdę było bardzo ciężko. Ja zająłem 8 miejsce w swojej kategorii, co było dla mnie mega dużym wynikiem. Przegrałem tylko z jedną kobietą, która pobiegła 17.40, więc jeszcze trochę brakuje, ale jest kogo gonić. No myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że był to bieg, który był biegiem mojego życia. Biegiem najważniejszym, takim, na który najciężej pracowałem. Myślę, że bardzo porównywalny z półmaratonem w Kraśniku, gdzie złamałem 1,5 godziny. Także to jest moje na razie top 2 biegów, jakie w życiu wykonałem. Ogólnie klimat tego biegu jest naprawdę niepowtarzalny, bo jest to bieg niepodległościowy i na starcie jest w ogóle grany hymn, co naprawdę tak buduje. Potem mamy jeszcze taką fajny mały szczegół, który dla na przykład tej lokalnej elity myślę, że jest bardzo fajny, bo przedstawiona jest ta lokalna elita, oni wychodzą do przodu, tak jak nie wiem, Kipchoge czy inni wychodzą na maratonie, kiedy ich czytają z ich osiągnięciami, że na przykład ktoś zajął w M40 tam trzecie miejsce i zapraszamy Pawła, żeby wyszedł. Także to było mega fajne, ale no niestety to spowodowało jeden problem, bo jak ustawiamy sobie na zegarku start, no to wrzucamy program bieg i teraz przez około tam powiedzmy 3-4 minuty on czeka, aż włączymy start. Jeżeli nie włączymy, to on wyjdzie z tego programu. No i ja sobie słuchałem hymnu, zobaczyłem tą elitę i nagle było odliczanie 5-4-3. Ja patrzę, a zegarek nie jest włączony, więc jak go włączyłem, to jeszcze nie zapał mi GPS-u. Wiedziałem, że nie mogę już polegać na GPS-ie przez pierwszy na pewno kilometr. Więc włączyłem tylko start, żeby mieć stoper i żeby sprawdzić, jaki będzie pierwszy kilometr. Podpiąłem się do pierwszej grupy i pierwszy kilometr wpada w 3.34. To jest 15 sekund za szybko. I wtedy uznałem, że chyba mam po biegu, ale biegło mi się naprawdę dobrze. I chyba to był ten klucz, taki mentalny klucz do zwycięstwa, dlatego że wtedy powiedziałem sobie, musisz zwolnić, bo inaczej padniesz. I mentalnie, jak zwolniłem te 10-12 sekund, bo kolejne kilometry wpadły w 3.46 i 3.46, to nagle zdałem sobie sprawę, że to zwolnienie spowodowało, że kurczę, no biegnie mi się wcale nie tak ciężko, co pokazywało zresztą tętno. Też znajomy powiedział, że widać było na 4 kilometrze, że jest jeszcze zapas. I ja również czułem, że ten zapas jeszcze jest, tam można było jeszcze trochę sekund urwać. Ja się po prostu tego tempa przestraszyłem. Niestety odpuszczenie tej grupy po pierwszym kilometrze spowodowało to, że biegłem sam. Wiatr trochę mi przeszkadzał, ale nie było tragedii.
3 km wpadły w 11.07. Także to było wow, czyli spokojnie mogę biegać 3 km poniżej 11 minut w tym momencie. Jestem z tego mega happy i ten progres jest naprawdę, no jestem w szoku, jak ten bieg poszedł. Po tych 3 km zaczął się jedyny podbieg na trasie. On był bardzo niewielki, ale mimo wszystko odczuwalny, bo był na 4 km. Ale w mojej głowie były bardzo proste myśli. Kurczę, zrobiłeś sobie 15 sekund i nawet tam 16-17 sekund na pierwszych 3 km. Więc masz, kurde, masz prawie 20 sekund zapasu. Jeżeli pobiegniesz ten 4 km nawet 4-0, to i tak złamiesz 19 minut. No i okazuje się, że 4 km wpadł w 3:48, czyli idealnie w tempie, które powinienem pobiec, więc nadal mam prawie 20 sekund. Teraz zaczął się taki delikatny zbieg. Wiatr ustał, wiedziałem, że mogę przyspieszyć, mówię, wytrzymaj jeszcze 400 metrów i przyspieszamy. Wytrzymałem na spokojnie, przyspieszyłem, ostatni kilometr wpadł w 3:38 i mówię, wow, wow, wow. Tak naprawdę to uczucie, kiedy przebiegałem przez linię mety i widziałem na zegarku 18:30, no to wow, to było takie uczucie, jak wiecie, no kurczę, spodziewałem się tam 18:50, a nie 18:30. Od razu za linią mety złapałem medal, poszedłem kibicować, więc to nie było tak, że ja umarłem. Czasami padam po biegu, po prostu nie jestem w stanie z siebie wykrzesać nic. Mam tętno na mecie 202, 203, tu miałem 194, więc tu naprawdę jeszcze było trochę zapasu. Wszyscy z mojej ekipy porobili życiówki praktycznie, warunki były świetne, bieg był super zorganizowany, więc naprawdę, naprawdę to był idealny dzień biegowy. No to, co muszę teraz zrobić, to na pewno ochłonąć, bo ja cały czas jestem jeszcze w tym szoku, a już za tydzień mam dyszkę w Adamowie i tam na pewno coś nagram z kamerą. Na pewno też zrobię taką moją drogę, tak jak zrobiłem, jak złamałem 50 minut na 10 km kiedyś, tak zrobię też drogę, w jaki sposób doszedłem tam od 23 minut do nagle 18x w 5 km, ale chcę z tym poczekać, bo 4 grudnia mam jeszcze piątkę w Świdniku i tam, jeżeli warunki będą super, a forma się utrzyma, no to patrząc na ten zapas, który miałem, to tam może jeszcze te 10-15 sekund z tego wyniku urwę. Także poczekajmy do grudnia i wtedy zrobię takie główne podsumowanie tych wszystkich biegów na 5 km. To tyle ode mnie na dzisiaj. Sorry jeszcze raz za to, że no nie było materiałów takich wideo z mojego GoPro i tych wszystkich przeżyć, ale musicie zrozumieć, że to był dla mnie naprawdę najważniejszy prawie bieg w roku. I emocje, stres, ciężko jest po prostu wyciągnąć kamerę, dołożyć ten kolejny bodziec, dołożyć ten kolejny stresor, który może spowodować, że ten wynik się nie uda, więc wolałem tego nie robić. Teraz już to GoPro zawsze będzie ze mną, a tymczasem wbijajcie do mnie na Instagrama, tam wszystko macie na bieżąco i do zobaczenia gdzieś na trasie. Widzimy się w następnym filmie. Hej!